chcielibyśmy, aby nasi współobywatele, niezależnie od pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, białoruskiego, dobitnie usłyszeli nasz głos. Nie pozwolimy na zakłamywanie historii, ani na zastraszanie historyków, dziennikarzy czy nauczycieli. Nie pozwolimy na kłamstwo i pogardę. Ja, obywatelka Rzeczpospolitej, oświadczam, że zbrodni na Żydach, m.in. w Radziłowie, Szczuczynie, Jedwabnem, Rajgrodzie, Goniądzu, Rutkach, Grajewie, dokonali Polacy. Uważam, że istniały powiaty, miasta, miasteczka i wsie, w których Polacy, przedstawiciele narodu polskiego, z inspiracji bądź bez inspiracji nazistów, w sposób spontaniczny lub zorganizowany, uczestniczyli w pogromach dokonywanych na ich współobywatelach, na ich żydowskich sąsiadach. Masowe denuncjacje popełnione w czasie II wojny światowej zbrodnie były w moim przekonaniu przez współuczestnictwo Polaków w Holokauście. Aktem kolaboracji wpisującym się w zbrodnie nazistowskie, których się dopuściła III Rzesza Niemiecka. Przypisywanie inspiracji okupantowi nie zmniejsza, a wręcz zwiększa ciężar tych haniebnych aktów, za które my jako Polacy, jako przedstawiciele narodu polskiego, również ponosimy odpowiedzialność. Wypierając się polskiej odpowiedzialności lub współodpowiedzialności, powiększamy rozmiar tamtych zbrodni, a jednocześnie umniejszamy bohaterstwo tych Polaków, którzy z narażeniem życia udzielali prześladowanym pomocy. Przyszliśmy przetestować ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, jej nowelizację, która weszła w życie 1 marca. Chcemy sprawdzić, ile waży prawda w Polsce, czy jeszcze coś waży, ile waży sprawiedliwość.